Izrael kilkakrotnie zapowiadał oficjalnie, że nie dopuści do ustanowienia stałej obecności wojskowej Persów lądowej i morskiej na obszarach syryjskich. Z materiałów przekazanych BBC wynika, że w bazie irańskiej przebywa 500 szyickich dżihadystów zwerbowanych i wyszkolonych przez Teheran. Jeśli zdjęcia faktycznie dostarczone zostały przez Izraelczyków, należy uznać to za ostatni, być może, sygnał przed błyskawicznym uderzeniem na te cele. Pewnie dlatego USA obudziły się dziś nagle, zwiastując o jakiejś tajemniczej umowie z Moskwą, wykluczającej obecność irańską w odległości 50 do 70 km od granicy izraelskiej na Golanie. Dodatkowym powodem gorączkowej aktywności mogą być spekulacje o współpracy między Izraelem i Saudami, którzy ściągnęli ostatnio do siebie i zmusili do dymisji premiera Libanu Saada Hariri. Wystawili w ten sposób irańską przybudówkę Hezbollah w kraju cedru do odstrzału Izraelczykom, pozbawiając ją dotychczasowej osłony politycznej w Bejrucie.